Cześć wszystkim, znowu Pola 7, ściąg Baldur's Gate 3. Dobra, w ostatnim odcinku spenetrowaliśmy zewnętrzne mury goblińskiego obozu. Dzisiaj pora dalej wcisnąć na miecz sprawiedliwości, czy jakby to nie nazwać. Dobra, czy tutaj coś mamy? Chcemy tutaj przeskoczyć? Ups. Chyba już tu byliśmy, dokładnie. Okej. Wygląda na to, że gdybyśmy nie byli głodni goblińskiej krwi, moglibyśmy kompletnie obejść tą pierwsze wrota. Jakoś to inaczej do nich podejść. Dobra. Pytanie. Jak możemy to obejść, te wrota? Tutaj jest jakieś podejście. Tutaj jest jakieś przejście dołem. Może przez te jaskinie, które tam były, jakoś da się przejść. Zobaczmy szybko. A jak nie, to wparujemy się głównymi wrotami. Nie przewiduję z tym jakichś większych problemów. Górska przełęcz. That's curious. No to mamy. Zgniłe kurze jajka. Delka tłuszczu. Tłuszcz się czasami przydaje. Właśnie. Słońce moje, znaczy serce moje. Wykasuję ci tą zdrowiającą modlitwę, bo się kompletnie nie przydaje w walce. Możemy coś ci ciekawszego może dać z drugiego poziomu? Coś, co jakieś obrażenia by zadawało? Duchowa broń? Cisza, ślepota, zdrawiająca modlitwa. Cisza może się przydać kiedyś. Spróbujmy tą duchową broń. Zobaczmy, jak ona się będzie sprawować. Właśnie, a tobie możemy dać lustrzane odbicia. Tłuszcz ci usuniemy, bo ja mam butelki tłuszczu. A tobie mogą się przydać jakieś defensywne opcje. Czy widzicie coś tutaj? Chyba nie. Dobra, to wchodzimy przez główne wrota. Chyba, że tutaj było jakieś zejście, o którym zapomniałem. Chyba nie. Dobra. Gabliny, nadchodzimy. Mają jakiegoś handlarza. O, Volo! Przy okazji Mugok wspomniał, że Volo jest chyba dosyć znanym księgopisarzem w Faerunie. Dokładnie nie patrzyłem jego loru. Ale zdaje się, że w poprzednich Baldursach napotykaliśmy się na jego księgi. Z jakiegoś powodu gobliny nie atakują nas na nasz widok. Wiecie co, to trochę dziwne, jak chodzisz do obozowiska goblinów i nie próbują cię zabić od razu.
Looking to spend it? Niezły łup, skąd masz to wszystko? Off the dead, didn't I? Dobra. Jeżeli o tym mowa, to oczywiście, że mamy. Masz trochę złota, więc trochę na tym skorzystamy. Po kolei. Ciach, 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 ciach. Ciach, 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 ciach. A new age is dawning with confidence and trust. Mountain great mortals all kinders to quake. The true souls are coming, the loudest. No pięknie, ten stalowy miecz plus jeden. Zachowam go sobie. Dobra, a co tutaj masz? Masz nadziak, masz młot zagłady. Aczkolwiek serduszko nie ma biegłości w tej broni. Masz długi łuk, miecz dwuręczny. Szepcząca obietnica, łaska błogosławieństwa. Gdy uleczysz istotę, otrzymuje ona premię plus 1 do 4 do testów ataku i rzutów obronnych na dwie tury. No jest fajnie. Kupię sobie. Buty pomocy i niewygody. Powrót. Kiedy użytkownik uleczy istotę, zyskuje dodatkowe 3 tymczasowe punkty wytrzymałości. To również jest fajne. Rękawice włócznictwa. Zyskujesz biegłość w długich łukach i krótkich łukach. Ponadto twoje ataki bronią dostosowo zadają dodatkowo 2 punkty obrażeń. Ciekawe, czy to... Ja już mam rękawice mocy, których nie chcę wymieniać. To też sobie weźmiemy, stać nas. Tutaj tak, odległość skoku zwiększona 1,5 metra. Niech. Skórzana plus 2. Zyskujesz plus 1 do rzutów obronnych i testów cechy. Jest średnia zbroja. Trochę droga. Możemy taniej kupić koszulkę kolczą plus 1. I chyba będzie miała takie same statystyki. Więc to dla nas się nie opłaca. Coś poza tym? Chyba nie. Nie widzę. Dobra, dobra. Załóż sobie te buciki, załóż sobie ten pierścionek. No i dobra. Dobra, Volo, co tu się dzieje? With fragulous crown and with scepter abraid, draw Raxlin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblin kind had reduced them to cowering filfenny. So raiseth your goblets and drain them with pride. Draw Raxlin, the true soul, had led you galad. I reckon Draw Raxlin's the gobbo in charge, the way this one's carrying on. Buu, zaś ze sceny. Dobra, możemy skrzyw się, słysząc kiepskie rymy. Albo... O, możemy rymować dalej. Dobra, spróbujmy. Rymuj dalej. Nikt równać się nie może z rozglinem zwanym Dror. Oczywiście dodamy sobie premię. That was good. Carry it on, Pissing. And if you saw him kill manlings, you'd have to yell, Humph! Dobra, mawiają, że Razglin rzuca cień masywny. Why? He's a meatier creature than any I've
occupied! Oh, Balderdash! Oi, stranger! You meddling with my pigeon? He's talking stupid now. Come, let's continue our ballad. draw Ragslin! Draw Ragslin! I am... Draw Ragslin! Dajcie mi pomidora! Wait! Draw Ragslin! We pray! We... Come on, pigeon! Back to your cage! Now, look what you've done! Come on! Of course! My name's Gribble, idiot! Right, yes. Not fool me. Zrzuciła go ze sceny, okej. Okay. Okej. Okay. Ciekawe, czy będziemy mogli go teraz uratować jakoś. Urak, gdzie ty? No go inside! Inside! Boring! Okej. Okay. Aż czwarty poziom i dużo hapeków. Może z tobą jeszcze nie... Nie zaczepiajmy. O nie, tylko nie Selun, bogini księżyca. Enjoying the view. Looking tasty in these new breeches, ain't I? Całkiem elegancko. Proper stylish, ain't they? Nicked them off this dwarf we're cooking. Ten krasnolud miał cokolwiek przy sobie poza spodniami? Dunno. Was already stripped down to his breeches when I got my hands on him. Had a couple of coins in the pockets and some daft poem. But that's all. Wielbiam poezję, mogę zobaczyć? Sure you can. But a look's all you're getting. For all I know, this little roaster was some famous bard. And you'll be selling his last words for a pretty penny. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Dobra, możemy go oszukać, możemy go sperswadować. Do perswazji mamy najlepsze bonusy. Marnujesz czas! Krasnoludzka poezja jest bezwartościowa. I oczywiście spróbujemy go oszukać. Krytyczny sukces. Really? Oh, shit! You might as well use it as bog roll then. I'll get back to tending the meat. Krasnoludzki wiersz. Okej, okay, sorry. Dobrze, na czym my tu byliśmy? A. Jakaś... Poezja. Notatka zapisana na marginesie. Drzwi pod świątynią odnalezione. Księżyce chyba się obracają, ale w którą stronę? Pod spodem naszkicowano kombinację gwiazd i faz księżyca. Okej. Okay. Znajdź pieśń nocy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co my tutaj robimy i co powinniśmy robić. Pogadajmy jeszcze z paroma tymi goblinami. Rounding me up for no raid. No way. I'm drinking. Co kto lubi? Zdrowie. Yeah. Here's to the absolute. Bloody arm is killing me. Here's to the best sedative there is. Booze. Chlańsko. Dobra.
taste even better when you get out of there. Domyślam się, żeby coś więcej mieli nam ciekawego do powiedzenia. Grab a drink before you see the priestess, Maka. The brandy stings something proper. Dałeś się jej przypalić? Dlaczego? Maka, the absolute in it. Shows our devotion to her. Makes it easier to decide who we kill and who we don't, too. So best get a move on, eh? No, dziękuję. Ten gość wygląda, jakby coś tutaj znaczył. Możemy z nim pogadać? I ain't paid to talk. Keep walking. Dobra. Mam punkt orientacyjny. Could have killed him. Easy. But I didn't want to. I figured I'd give him to the draft. Yeah, keep the absolute happy. Then he turns. Must have read my mind, you know. And he raises his arms. Magic again. So I grab his hand and crush it. Bardzo ciekawa historia. Crushed his arm with my bare hands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. And who are you? Another pest? Elves. Think you rule the world. Ha! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Coś winny mi posłuszeństwo? Nie wiem, zagadaj. Nie widzę, żeby to cokolwiek mamy, żebyśmy mieli do powiedzenia, żeby miał sens. Dużo to no, nie wiem, no. Nie uważam się wcale za lepszego od innych. Tylko od goblinów. Everyone says that. And then they spit in our faces. Oh. But no more. Things are changing. We got the absolute on our side now. You better learn your place. Go on. Kiss my foot. I'll wipe that nasty look right off your pretty face. I feel I should warn you that the average goblin foot is host to some 24 toe-curling diseases. Gail, dzięki. Potrzebowałem tej informacji. Możemy go zastraszyć. A może ty ucałujesz moją stopę? Okej, ledwo. Look, mate, just piss off. You're not welcome here. Lepiej ucałuj moją stopę teraz. The goblin stares, mouth agape. Then he sets his jaw and falls to his knees. Wszyscy pochwalają to. I've done it. Dobra, teraz jeszcze raz z języczkiem. Swine. He kissed. There. What was I saying? Just had to talk to me. Roger. I've got to talk to you. Roger just licked some toes. Co my tu mamy? You look like you think you're wrong. Mess with us. And you'll end up like this bleeder. O, wybacz, nie chcę żadnych kłopotów. Yeah, too right. So don't go starting nothing. You seen one of them nose up close? Proper scary. Co my tutaj mamy? That's the that of it, eh? Puke stink. Dobra, moglibyśmy tam zejść na dół. Can't even enjoy a drink in peace. Ciekawe, co ten goblin robi. Moglibyśmy zejść na dół i pójść tam. Dobra, zobaczymy. Może jest tam coś ciekawego. O, tutaj jesteś.
byśmy cię teraz rzucili? Ktoś to zauważył. Jeszcze raz. Okej. Okay. Ktoś się obrazi za to? Nie? Okej. Okay. No już wybuchnie jadka, to jednego gościa mniej. Co tutaj mamy? Tak, gdzieś jego zwłoki się pojawiły. Co my tu mamy? Może pułapkę, którą powinniśmy rozbroić. Easy. Dobra, co my tutaj mamy? Strzem papieru zawierający coś, co wygląda jak prawka do listu miłosnego. Nie mogę porównać jej do księżyca ani gwiazd, bla 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 bla. I to nie mówi. Mamy parę waz, które pewnie nie mają nic ciekawego. Mamy toporną skrzynię. Ręczny plus jeden. Dużo złota. Prosta toksyna, olej. Trzymaj to, Gail, nam. Na tym pognięcionym liście widnieje dziecinny rysunek przedstawiający goblina wręczającego bukiet grzybów drołowi. Wasza najdroższa, wielce ekscelencja, najpiękniejsza okolica z Reli. Pewnie mnie nie pamiętacie, bla bla bla. No, zmiany przykładek. Poza tym chyba nie mamy tutaj nic więcej. Dobra. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Ciekawe, czy gdybyśmy jego zrzucili, to czy ktoś by się obraził? Nie. Dobra, mniej goblinów, to mniej goblinów. Dobra, byliśmy jeszcze na górnym piętrze. Może zbadajmy, co tutaj mamy. Ktoś się tutaj napracował. Kamero, nie idź do góry, chcę kliknąć na ten szkielet. Zwój tłuszczu. Dobra, może sobie zachowam.
Dobra. Czekajcie, drużyno. Spróbuję przejść tutaj. No dobra. Przy okazji... Ty podejdź bliżej, bo mi percepcja nie przeszła, czyli mogą być tutaj kolejne. Ej! Dobra robota. Rozbrajanie pułapek w stylu The Bard's Tale. W sumie odgrywamy tutaj taki mały Bard's Tale. Dobra. Wonder what's past this. Możesz podejść, słońce, serce znaczy. All's well that ends. Not as bad as it could have. Stop. Lśniejąca tarcza. Raz na krótki odpoczynek, jeżeli odniesiesz obrażenia, masz nie więcej niż połowę punktu wytrzymałości, skończysz 8 tymczasowych punktów wytrzymałości. To ci się przyda? Ja to też ci się przyda. Dobra. Jest dla ciebie upgrade. No, nie jest upgrade. Ale ma ciekawą opcję. A w międzyczasie napij się. Wygląda na to, że tutaj jest chyba ukryte przejście stąd. Które moglibyśmy przejść tam. I ewentualnie coś napsocić. Spróbujmy. Z tymi gościami nie gadaliśmy. Zobaczmy, co możemy z nimi zrobić. Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. I have eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Tak, wspomnieli o tym. Wspomnieli o tym piętnie. Mogę to przebić, jestem jednym z akolitów wybranych przez Absolut. Nie są zbyt sprytni, więc mały stopień trudności. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Friend. Coś nieźle wygadany jak na ogra. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I am a gourmand. Oleo mi te sprawy. A delicacy. Were I so lucky? Zauważyłem, że nie masz piętna.
I've no use for the Absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold. We check brand. Good deal. No talk. Nie widziałem zbyt wielu ogrów w tych okolicach. We follow the scents of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Zapomnij o goblinach, powinieneś walczyć dla mnie. I am, by all accounts, a student of higher commerce and extortion. Make me an offer. Tempt me. Zapłacę ci świeżym mięsem zabitych wrogów. Na pewno je będziesz żałował. Okej, to duży stopień trudności, ale zobaczmy. O, krytyczny sukces. Super. A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises, and never a moment before. Ogre kill everyone around, then Ogre eats them. Well spoken, indeed. Ogre kill everyone around. Oprócz mnie, oczywiście. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Dobra. Ciekawa. Ciekawe towarzystwo. Mogą się przydać. Dobra. O, jakaś skrzynka, której nie otwierałem. O, level up. Mało bym nie zauważył. Dobra, to będzie ciekawe. Czy będziemy mieli dodatkowe atrybuty na czwartym poziomie? Tak jak to by się działo w trzeciej edycji? Mamy nowy atut. Dobra. Zyskano sztuczkę. Wszystko jest akcją. Więc może nas niezbyt interesować. Pomniejsza iluzja, brzmi ciekawie. Stwórz iluzję, która zwróci uwagę istot w pobliżu. Prawdziwe uderzenie. Magiczna dłoń. Zjadliwe szyderstwo. To brzmi ciekawie. Dobra, czary drugiego poziomu. Przydałoby się jakiś umf. Trzask zadaje obrażenia wszystkim pobliskim stworzeniom. O, brzmi jak uderzenie dźwięku. To jeden z czarów, który zawsze lubiłem. Urojona siła. Zdajesz obrażenia istocie w każdej turze. Rodzaj obrażeń zmienia się na ostatni odniesiony przez istotę. Ciekawe. Wymaga koncentracji, ale 6 obrażeń co turę to całkiem nieźle. Kołatka. Otwórz przedmiot zabezpieczony zwykłym zamkiem. Póki co tego nie potrzebujemy. Niewidzialność, unieruchomienie osoby. Unieruchomienie osoby zawsze jest fajne. Fascynacja, wzmocnienie cechy to też jest fajne. Wykrycie myśli. To brzmi jak coś, co moglibyśmy użyć podczas rozmowy. Dobra.
Dobra, weźmy uderzenie dźwięku, tak to będę nazywał. Zamieńmy czar. Mniejsze przywrócenie. Nie używaliśmy tego, nie będziemy używać póki co. Może wykrycie myśli? Inne rzeczy również są fajne. Może unieruchomienie osoby zamiast tego wezmę. To brzmi jak coś, co mogłoby się przydać w rozmowie, ale kosztuje komórki czarów, więc może nam się niezbyt często przydać w efekcie. Dobra, atut. Pierwszy raz widzę listę atutów. Mam sobie zwiększyć cechy. Aktor. Charyzma wzrasta 1. Czujność. Leta. Dobra, dużo tych jest. Wybaczcie mi, będę musiał je przejrzeć. Specjalista kusznik. To brzmi coś, co by mi się podobało. Gdy atakujesz atak... Gdy wykonujesz atak kuszą w zasięgu ataku wręcz, nie otrzymujesz utrudnienia. Twoje przeżywające strzały zadają również rozdzierające rany na dwukrotnie dłuższy czas. Kiedy twoja zostanie zaatakowana, kiedy jest uzbrojona w broń finezyjną, w której masz biegłość, możesz użyć reakcji. To brzmi fajnie. Oburęczny. Możesz walczyć dwiema brońmi nawet wtedy, gdy używana broń nie jest lekka. W każdej ręce dzierżysz po jednej broni białej, utrzymujesz paramię plus 1 do klasy pancerza. Lekko pancerzony, zyskujesz biegłość w lekkim pancerzu, wartość twojej siły lub zręczności raz to 1. A to już mam, biegłość w lekkim pancerzu. 3 punkty szczęścia. Tajemniczony bard, poznajesz 2 sztuczki, 1 wybrany czar poziomu 1 z listy czarów barda. Wacecho, wabeza, dobra, adept sztuki walki. Znasz 2 manewry dla podklasy mistrza bitew. Zatrzymujesz 1 kość przewagi do ich wykonania. Zyskujesz biegłość w średnim pancerzu i tarczach, wartość twojej siły i zręczności. To jest również ciekawe. Osiągasz biegłość w instrumencie muzycznym. Kiedy przeciwnik znajduje się w zasięgu ataku wręcz, zaatakuje sojusznika. To może się przydać innym naszym. Strzelec wyborowy. Twoje ataki dystansowe bronią nie podlegają karze związane z zasadami przewagi wysokości. Ataki dystansowe bronią, w której masz biegłość, otrzymują karę. Ataki dystansowe bronią, w której masz biegłość, otrzymują karę minus 5 do testów ataku, ale zadają dodatkowo 10 obrażeń. Ciekawe. Uzdolniony też brzmi fajnie. Biorąc pod uwagę, że różne zdolności bardzo często nam się przydają.
Dobra, parę rzeczy do mnie z tego przemawia. Mistrz zasłony. Premię do biegu, z premią zbiegłości. To mogłoby się przydać na takie czasami, jak ktoś próbuje podejść do nas i nas zaatakować. To również jest fajne. Specjalność kusznik też brzmi fajnie. Zwiększenie cechy też byłoby fajne. Wezmę mistrz zasłony. Jak to, że mam małe KP, czasami mi przeszkadza w walce. Zwłaszcza jak ktoś, jacyś łucznicy. Dobra, gdy jest zaatakowana? Mam nadzieję, że to oznacza nie tylko ataki wręcz, tylko jakiekolwiek ataki. Dobra. Rozumiem, że dla was również będziemy mieli wybór atutu. Zyskano sztuczkę. Ochrona przed orężem. To może się przydawać. Trujący rozprysk. To też brzmi fajnie. Brzmi jak coś z obrażeniami obszarowymi. Ale dobra. Czary możemy dwa wziąć. Przydałoby się jakieś... O, pajęczyna. To koniecznie wezmę. Masz również trzask. Chmura sztyletów. To również brzmi jak AOE. Przywołaj płonącą kulę, która zadaje obrażenia przeciwnikom i obiektom w pobliżu oraz emituje jasne światło. Możesz ją przemieszczać. To nie jest wywoływanie. Bardziej wolałbym coś z wywoływania. Spróbujmy to też. Dobra. Będzie mniej potrzebne, to nam się może bardziej przydać. Możemy wziąć też pajęczynę póki co zamiast strzały Melfa. Zapomniałem, że ty masz zbroję maga. Powinienem częściej ci to rzucać. Dobra, i atut. Twoje czary ignorują odporność na wybrany przez ciebie typ obrażeń. To brzmi od razu fajnie.
Dobra, weźmiemy atut żywiołu, oczywiście ogień. Mamy już sporo ognistych zaklęć oraz mamy naszą ulubioną sztuczkę ognistą. A poza tym, no na trzecim poziomie myślę, że trzeci poziom zaklęć, mam nadzieję, że tak samo jest jak w trzeciej edycji, że będzie kula ognia. Dobra. Will, teraz twoja kolej. Skano sztuczkę. Wszystko jest akcją. Okej, okay, prawdziwe uderzenie brzmi ok, tylko że... że to jest akcja, więc nam marnuje jeden atak. Trujący rozprysk brzmi fajnie. No, bo to zadaje po prostu obrażenia. Poza tym przeszywające zimno też brzmi ciekawie, bo uniemożliwia leczenie się. Dobra, weźmy. Róbmy go na wojownika. Czyli weźmy to... tak, prawdziwe uderzenie. Z drugiego poziomu... Możemy to wziąć ten krok przez mgłę. Brzmi ciekawie. Możemy też coś zastąpić. Chyba nic z tego nie chcę zastępować. Moglibyśmy to zastąpić na coś innego. Nie. Dobra, nie mam pomysłu. Dobra, a tobie możemy dać oburęczny. Mógłbyś wtedy korzystać z rapiera oraz z drugiej broni. I dostaniesz bonus do klasy pancerza, który na pewno ci się przyda. Fajnie, fajnie. No, to powinno ci troszkę zwiększyć obrażenia. Moment, a czy możesz nałożyć, założyć dwa rapiery? Możesz założyć dwa rapiery. To tak spróbujemy to na razie zrobić. Ja sobie użyję dwóch krótkich mieczy. Na razie sztyletu, bo ten krótki miecz jest bronią paktu, nie mogę jej... Chociaż jeżeli zrobię tak... Dobra. I mój rapier. Dobra, potem dostaniesz dwa rapiery. Dobra. To powinno w miarę zadziałać, mam nadzieję. Dobra, podejdźmy do tego wiatraku. Czy możemy tam zeskoczyć? Możemy. Idealnie, tylko zrobimy sobie piórko opadanie. Isru.
pockets. Dobra. Niestety czas nam się skończył. Troszkę się pobijaliśmy, ale troszkę im po... myślę, że coś osiągnęliśmy. Bo zrzuciliśmy dwa gobliny ze skarpy. Zawsze to coś, zawsze to coś. W następnym odcinku, cóż, zobaczymy, co jeszcze tutaj możemy nabroić. Co możemy porobić. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.